fragment z Ewangelii świętego Jana z rozdziału 6. Jezus wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym. Podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło. Zebrali więc i ułomkami z 5 chlebów jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili 12 koszów. A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który ma przyjść na świat. Patrzymy na Jezusa. Widzimy, jak jest zatroskany o ludzi. On widzi, że potrzebują pokarmu. On wie, co ma uczynić. Wie, że da im potężny znak w rozmnożeniu chleba, ale wszystko po to, by rozpalić w nich wiarę, narodzić na nowo w nich tą wiarę. Ci ludzie, tłumy, wyszły na spustkowie, by słuchać Jezusa, także wszystko inne zeszło na dalszy plan. Bo człowiek bardziej potrzebuje sensu życia, światła na to, by godnie przejść przez ten świat, niż tego, by więcej mieć, by zdobywać, by mieć więcej tego, co materialne. Nędza duchowa po wiele razy wydaje się być o wiele większym zagrożeniem dla człowieka od biedy materialnej. Patrzmy na ludzi, co słuchają Jezusa, co idą za Nim z takim oddaniem, z taką fascynacją ducha, że zapominają o pokarmie, o tym, że będą głodni. Pomyślmy o tym, jakie jest w nas pragnienie Boga. Jak wygląda we mnie bycie z Bogiem, słuchanie Go? Czy potrafię zatrzymać się w nieustannym załatwianiu swoich spraw? Dać miejsce, przestrzeń, by Bóg do mnie mówił? Matko Pana Zmartwychwstałego, podtrzymuj w nas płomień wiary. Podtrzymuj zapatrzenie w Jezusa, zasłuchanie w Jego naukę. Ucz nas dostrzegać również to, jak Pan dogłębnie troszczy się o nas. I pomagaj nam być wrażliwymi na potrzeby innych ludzi. Pomagać słowem modlitwy, pomagać gestem miłości, czynem miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski
Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.